Hejka kochani, ja jestem Gabi i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Zbliżamy się już wielkimi krokami do aktualizacji do Brawl Stars, dlatego dzisiaj moi drodzy wspólnie zobaczymy Brawl Talk. W ostatnich dniach udostępniałam Wam małe sneak peeki, więc mam nadzieję, że tak jak ja, nie możecie doczekać się nowej aktualizacji. Brawl Talk właśnie w tym momencie został opublikowany przez Supercella, ja dostałam go trochę wcześniej, żeby przygotować dla Was materiał i teraz możemy obejrzeć go razem. A jeżeli Wy lubicie być na bieżąco z aktualizacjami w Brawl Stars, to już teraz zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, wystarczy, że zejdziesz na dół, wciśniesz czerwony przycisk subskrybuj, a obok niego malutki dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z każdym nowym filmem na moim kanale. Jak widzicie, mam już tutaj przygotowany majowy Brawl Talk i pomyślałam, że może oglądniemy go sobie razem. Ja go praktycznie nie widziałam, serio, tylko go przeklikałam. Będę po prostu zatrzymywać i tłumaczyć Wam mniej więcej, o co chodzi. Jestem mega podekscytowana, także klikam play i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Mamy prowadzących. Hejka, ja też jestem mega excited. Okej, moi drodzy, na sam początek nowa postać, nowe skiny, powrót gorących stref oraz karnet zadymiarski. Zobaczymy, co dalej. Na pewno sytuacja się rozwinie. All right, let's talk about Brawl Pass. Tak jest. We are so excited for this new feature, but... Okej, na sam początek mamy Brawl Pass i jak widzicie na samej górze jest jego nazwa. Pierwszy sezon to będzie Bazarek Tary. Mega spoko nazwa. Tara to jest jedna z moich ulubionych postaci, więc bardzo się cieszę. I jak widzicie na samej górze, na delikatnie fioletowym tle mamy nasz Brawl Pass. I jak widzicie są poszczególne stepy, 5, 6, 7, 8. I mamy nasze nagrody, okej. Na dole natomiast jest kolejna ścieżka postępu, darmowa, jestem tego mega ciekawa. Tak więc może po prostu puszczę wideo dalej, na pewno się dowiemy, o co chodzi. But first, let's talk about what happens to normal progress. Currently, your tokens go to unlocking boxes. Now, your tokens will go to a track where you can see the rewards laid out ahead of you. Moi drodzy, mega wielka zmiana, ponieważ wcześniej tokeny odblokowywały skrzynki, natomiast po aktualizacji tokeny będą odblokowywać postęp na tej darmowej ścieżce. I jak widzicie, na samym początku jest Brawl Box, potem mamy Big Boxa, trzeci step to są gemy. Na pewno też w którymś stepie będą pieniążki, więc zupełnie coś nowego. Mega, mega duża zmiana. Ja nie wiem, czy będzie mi się łatwo przyzwyczaić do tego, że za 100 tokenów nie dostaję zwykłej skrzynki. No jestem mega ciekawa, lecimy dalej. Now, if you buy Brawl Pass, you're gonna have a guaranteed brawler in that track. Tu oczywiście wspomnienie o tym, że jeżeli kupicie Brawl Pass, to będziecie mieli gwarantowanego zadymiarza. Wydaje mi się, że on będzie na samym końcu ścieżki. Tutaj niestety nie jest pokazane, ale wiadomo, że nowy zadymiarz to jest taka top of the top nagroda, więc prawdopodobnie znajdzie się na końcu ścieżki. And this brawler is gonna have a new rarity called Chromatic. To, co wspominałam Wam w ostatnim filmie, czyli nowy zadymiarz będzie miał rzadkość chromatyczną. Jest to zmienna rzadkość. Na samym początku, kiedy wyjdzie Brawl Pass, będzie on legendarnym zadymiarzem. Po pierwszym sezonie będzie już mityczny, natomiast po dwóch epicki. Zupełnie coś nowego, tak więc jestem mega podekscytowana. Myślę, że przejdziemy sobie dalej. Wy już na pewno nie możecie się doczekać nowej postaci i nowych skinów, tak więc lecimy. Okej, to co Wam ostatnio tłumaczyłam, czyli w Brawl Passie macie gwarantowanego zadymiarza, tego chromatycznego, natomiast jego rzadkość będzie zmienna w zależności od tego, ile czasu upłynie od wyjścia Brawl Passu. That's right. In addition, there are some really cool things happening on the track. For example, we're taking gems out of boxes and now they'll... Poczekajcie, bo nie wierzę w to, co usłyszałam. Nie będzie można teraz wylosować gemów ze skrzynek. Wow, to jest naprawdę duża zmiana. Wychodzi na to, że gemy będą jedynie stanowiły nagrodę, tak samo jak na przykład skrzynki, na ścieżce postępu tej darmowej. Wow, jestem w mega szoku. Be guaranteed drops on that track, which is really nice, so everybody can see what they're getting. Masakra. In addition, the Brawl Pass will have quests to speed up your progress. Wow, i mamy, moi drodzy, questy, czyli zupełnie coś nowego. Zadania. I w Brawl Passie mamy jedne zadania, natomiast bez Brawl Passu również będą zadanka. I jak widzicie, za każde zadanie są nagrody w postaci tokenków, dzięki którym będziemy odblokowywać nagrody na tej naszej ścieżce postępu. I przykładowym zadaniem jest m.in. uleczenie 6000 punktów zdrowia dzięki Poco, w sensie, że Poco musi uleczyć. Tak samo mamy do Pan, 20000 punktów. To są te pierwsze przykładowe zadanka z Brawl Passu. Za uleczenie 6000 punktów przy pomocy Poco dostaniemy 100 tokenów, a 20000 punktów życia za pomocą Pan 500 tokenów. Wow, jest to naprawdę coś nowego, tak więc w tej aktualizacji będzie dużo zmian. Mega mi się to podoba. Jak widzicie na samej górze paska, teraz dopiero zauważyłam, mamy wyświetloną ilość dni do końca sezonu oraz nasz aktualny poziom, czyli tutaj jest 5. Wygląda to mega spoko. Ale
Ale moi drodzy, nie przedłużamy, lecimy dalej z Brawl-talkiem. Okej, okay, możecie przejrzeć cały Brawl Pass. We are so excited for this feature and the first Brawl Pass season will be called Tara's Bazaar. To co już wam wspominałam wcześniej, czyli nazwa pierwszego sezonu, Bazarek Tary. I co dalej, moi drodzy? Okej, czyli mamy cenę naszego Brawl Passa, który będzie kosztował 170 gemów. Zdążyłam już sobie sprawdzić w grze, że jest to 48 zł, tak więc całkiem dużo. Wydawało mi się, że to będzie około połowę mniej, ale wychodzi na to, że w karnecie będzie bardzo dużo nagród. Więc jeżeli chcielibyście, żebym w pierwszym sezonie otworzyła karnet na odcinku, to dajcie mi znać w komentarzu i oczywiście zostawiajcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Lecimy dalej, moi drodzy. Gale. Dobra, mamy nowego zadymiarza, uwaga, Gale. I na pierwszy rzut oka jest to dziadek. Zobaczymy sobie dalej jego całą mechanikę, posłuchamy też trochę więcej. And he's somewhat of a janitor in Mr. P's hotel. Okej, dowiedzieliśmy się tyle, że pracuje razem z panem P w hotelu. Lecimy he's dalej. Overworked. He's carrying weight. Okej, jest bardzo zmęczony. And genuinely, he should have been replaced by a robot years ago. Okej, to jest mega śmieszne. Chodzi na to, że jest przemęczony od noszenia bagaży i powinien zostać zastąpiony robotem. Mi się wydaje, że nie powinien, że jest bardzo potrzebny tutaj w tym hotelu. His main attack is throwing multiple snowballs at his enemies. Jak widzicie, główny atak to są kule śnieżne, które wyrzuca. Jest ich bardzo dużo, nie policzyłam w sumie ile ich jest. Chyba 5? Okej, moi drodzy, mieliśmy teraz ulta, który jest zamiecią śnieżną, powodującą, że wasi przeciwnicy zostają odrzuceni. Mega fajna sprawa. Okej, chyba tych kuleczek śnieżnych jest 5. I zobaczcie, jaki ten atak jest szeroki. Wydaje mi się, że powinnam tutaj troszkę wam cofnąć. Okej. To jest tak jakby dwóch zadymiarzy obok siebie, więc jest to dość szeroki zasięg. I szerokość ataku jest zawsze taka sama. Nie jest tak, że on jakoś się powiększa, na przykład tak jak Ems. Zobaczymy, co nas dalej czeka. Gwarantowany w Brawl Passie i dla każdego jako zadymiarz chromatyczny. Okej, mamy już pierwszego skina. To jest Mortis, moi drodzy, mamy pierwszego skina do Mortisa. I jak widzicie, mamy łotrzyka Mortisa, który jest przekozackim skinem, mega mi się podoba. Pasuje teraz do Tary, moim zdaniem, i do tego całego bazarku. Naprawdę, to jest najładniejszy skin do Mortisa, więc może w końcu zacznę grać dobrze Mortisem, jeżeli będę miała takiego skina. Lecimy dalej. Piękny, naprawdę. Okej, mamy Guard Rico, czyli jest to strażnik Rico, który też jest taki typowo bazarkowy. Wszystko jest w ogóle w klimacie takiego Alladyna. W ręce, jak widzicie, ma lampę Gina. Ej, bardzo ładny skin, naprawdę. W ogóle ta tematyka skinów mega mi się podoba. Okej, tutaj jest skin, który kompletnie nie jest w tej tematyce. Mamy tropikalnego Sprouta. Iście wakacyjny skin, ale no mega fajny, ta koszula jest całkiem spoko. Celebrate Supercell's 10-year anniversary. We're gonna give you a free skin. Moi drodzy, każdy darmowo dostanie skina z okazji 10 urodzin Supercella. Jaki skin, update, moi drodzy? Bull! King Bull. Okej. Barbarian King Bull, czyli tutaj nawiązanie do innych gier Supercella, gdzie tych barbarianów naprawdę jest dużo. Ej, powiem wam szczerze, że ten skin jest całkiem spoko, naprawdę. Do Bulla idealnie pasuje takie wydanie, tak więc król barbarianów, mega spoko. It's a very happy 10-year birthday present for Supercell. Wszystkiego najlepszego z okazji 10 urodzin, tak jest. Pins are coming to Brawl Stars. No, kolejna nowość, moi drodzy. And they can be used in chat. Okej, piny, czyli takie przypinki, które będą dostępne jako emotki na czacie. Całkiem spoko, jestem ciekawa, ile one będą kosztować, ponieważ muszę wam powiedzieć, że fajnie by było wysyłać takie emotki, bo jak widzicie, na razie na czacie możemy wysyłać tylko i wyłącznie takie, więc jeżeli będę mogła wysłać Tarę albo Leona, będzie całkiem spoko. Okej, czyli wydarzenia za bileciki i co się z nimi stanie? Okej, czyli wszystkie one będą zamienione na wydarzenia dwuminutowe, w których będzie można wygrać 100 tokenów. Tak więc z tych długich wydarzeń, które czasami były męczące, zmienią się one na krótkie dwuminutowe. To samo było, moi drodzy, z oblężeniem. Na samym początku było to bardzo długie wydarzenie, a teraz te gierki są w miarę szybkie, więc wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. Tutaj mamy już gorące strefy. Hot Zone. Yes, you hear the right. Hot Zone is gonna come. Ponownie będą dodane do gry. For limited time, about 3 weeks, we think.
We made okay. some small changes here and there and we are really curious and excited. Czyli do gorących stref zostały wprowadzone pewne zmiany i będzie to wydarzenie tymczasowe na 3 tygodnie. Jestem mega ciekawa. Czasem w nie grałam, ale nie za dużo, więc cieszę się, że będę miała jeszcze raz okazję zobaczyć to wydarzenie. Możecie dać mi znać w komentarzu, czy graliście w gorące strefy i jak wam się podobają. To see how you feel about them. Tell us what you think and if you want Hot Zone to stay, be sure to play it a lot. Pamiętajcie, żeby grać, jeżeli chcecie, żeby właśnie gorące strefy zostały w grze. We really Na stałe, oczywiście. Excited as we are about this update and we'll see you in July. Bye guys. Tutaj prowadzący mają nadzieję, że jesteśmy tak samo podekscytowani jak oni i pożegnali się z nami i żegnają się aż do lipca, tak więc całkiem długo, 2 miesiące. Ale jeszcze coś tutaj mamy, zobaczymy. Okej, czerwiec, moi drodzy, i w czerwcu czekają na nas super skiny, jest Summer Pump, to jest w ogóle przekozacki skin, Evil Jean oraz Konstruktor Jackie. Jean mi się mega podoba, jest przekozacki, ale szczerze wszystkie te skiny są mega ciekawe. Lecimy dalej, moi drodzy, co nas czeka w czerwcu? Nowy zadymiarz, mamy nowego robota, moi drodzy, ale on jest taki malutki. Okej, i za dużo się o nim oczywiście nie dowiedzieliśmy. A, i okej, tutaj mamy jeszcze wycięte sceny, tak więc coś, co zawsze się pojawia w Brawl Talku. Mega spoko. Okej, tutaj był mały śmieszek związany z montowaniem, że będzie im ciężko zmontować. No i moi drodzy, przeszliśmy przez cały Brawl Talk. Napiszcie mi w komentarzu swoje spostrzeżenia, jak wam podoba się nowa postać, nowe skiny, wprowadzenie karnetu bojowego oraz to, że skrzynek już nie będziecie zdobywać tak klasycznie jak wcześniej, tylko na ścieżce postępu. Jestem mega ciekawa, co o tym sądzicie. Dla mnie to jest zupełny odlot. Nie wiem, co o tym myśleć. Bardzo mi się to podoba, ponieważ lubię takie nowości. Ale będę musiała się do tego tak jak i wy przyzwyczaić. Co jeszcze mi się udało ustalić, to, że skrzynki, które zdobyliście wcześniej, nie zostaną wam odebrane ani usunięte, ale nie będą wypadać z nich gemy. Gemy już będą teraz tylko do zdobycia na tym darmowym karnecie. I wszystkie nagrody, które nie odbierzecie z poprzednich karnetów, czyli załóżmy, że skończy się już sezon, zostanie wydany nowy karnet, a wy nie odebraliście nagród jeszcze z poprzedniego, to nie macie się o co martwić, ponieważ te nagrody będziecie mogli spokojnie odebrać. Nie wiem, ja dalej jestem w kompletnym szoku. Dajcie mi znać, co myślicie. Oczywiście zapraszam was do opisu filmu, gdzie znajdziecie linki do mojego Instagrama oraz TikToka, a ja, moi drodzy, będę się już z wami...